Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii. Dobra, troszeczkę sobie uzupełniłem zapasy, lecz tak naprawdę to nie zaspokoiło ich. Muszę się udać tutaj do drugiego z magów. Jest to Izgarot, który będzie tutaj przy kapliczce. Zależy mi głównie na miksturach szybkości. Jeśli nie, to jest także kupiec z górnego miasta, ale problem jest taki, że ja praktycznie już nie mam złota. Wszystko wydałem właśnie, znaczy wszystko co miałem, to wydałem. Na początku na zbroję, później troszeczkę jeszcze trzeba było bardziej uzupełnić zapasy. Za 2000 chyba właśnie uzupełniłem te zapasy. Wiem, co możemy zrobić w tym odcinku, lecz tak naprawdę to jest troszeczkę sytuacyjne, wiecie? To jest troszeczkę sytuacyjne. Także na razie nie będę się tym przejmował. Tylko porozmawiamy z Izgarotem, czy ma coś Hej! ciekawego. Pokaż mi swoje towary. No szczerze nie tego szukałem, chociaż to jest fajne. Może sprzedajmy jakieś zupy rybne. I kupmy sobie przyzwanie demona. Naprawdę to jest fajny czar. Gdzie to jest? Tutaj masz widzę jakieś pierścienie. Chociaż to nie wydaje mi się dużo lepsze, bo stracę 10 życia, zyskam 10 many, które mi się nie przyda, tutaj zyskam 10 many. Nie. Nie. Niechaj Inos. No fajnie. Dobra, teraz wam powiem o co tak naprawdę chodzi. Czy mam całą manę? No nie mam całej many, ale udajmy się do majątku ziemskiego, bo tam właśnie musimy się udać. Wiecie o co nam chodzi? Na początku. Mamy teraz piąty rozdział, tak? Na początku piątego rozdziału daliśmy pewnemu z Jeżeli takiej myśli najemników myślisz, pierścień. Jest to uważaj, żeby dar, takiego który kogoś za nie 1200 wpuścić sztuk do złota on swojego zgod zamku. kupił. Ponoć ma dostać Tam jakiś na rynku prestiż w kupiłem kilka związku ze sztuk. swoją rangą i. No to znowu za mną biega. Nawet mądrzejsi zdali takiego mieć przeciw tym samym I nie wydaje mi się, żeby oddał mi go tak po prostu, więc chyba będziemy musieli z nim zawalczyć i mu go po prostu zabrać. A wiecie dlaczego? No nie wiecie, a ja wam zaraz powiem. Tylko najpierw po prostu zróbmy. Lepiej uważaj, następnym razem ci przyłożę. Mądra decyzja. Dobra, mamy to. A i od niego chyba ten zbugowane ziela kiedyś dostaliśmy. Dobra, nieważne. Mamy to. Nie wiem, czy to nie będzie zbugowany sej przypadkiem, bo on ma zbugowany troszeczkę ekwipunek. Ale normalnie przecież można zabijać. Znaczy, nie zabijać. Można pobić jakiegoś. W sumie może zwój niepamięci rzucimy na niego, o ile mamy. Raczej nie mamy. Dobra, nieważne. Sen. Dobra, nieważne. I teraz użyjmy sobie oczywiście mikstury many, bo nie mamy w ogóle many. I idźmy do pewnego z ważniejszych postaci w tej grze. Przy okazji, właśnie idziemy do Górnego Miasta, idziemy do Hagena. Porozmawiamy na temat tego pierścienia. Ten pierścień ogólnie nie nadaje się do noszenia. No, zyskaliśmy 1200 sztuk złota, pobiliśmy tam typa, dobra, nieważne. Bo to otwiera nam pole na nowe zadanie. W sumie najpierw powinienem właśnie porozmawiać z Hagenem w związku z tym pierścieniem, a dopiero później powinienem sprzedawać go To było oczywiste. Darowi. No ale możemy też go okraść po prostu. O tym było wiadomo od dawna. Bo pamiętam właśnie ten motyw, że jest to pewne z... Na co czekasz? Posztur, ale to... Chwila. Nie rozumiem tego. Możliwe, że ten zadanie nie jest dla łowców smoków, bo tak naprawdę łowców smoków chyba gram pierwszy raz w życiu. Chyba tak jednak jest. Tak czy inaczej, to na darmo tutaj nie przychodziliśmy. Możemy. A, nie możemy kupić, oczywiście, że nie możemy kupić. Wiecie co, może zrobimy? Tutaj się da wszystko załatwić.
Tutaj się da załatwić wszystko. Smoczą krew możemy sprzedać. Możemy tutaj sprzedać naprawdę sporo takich rzeczy, których nie sprzedawałem od początku gry. Zrobimy tak. Bo jeśli nie zrobimy teraz tego teraz, to nie zrobimy tego nigdy. Tylko musimy znaleźć kupca, który to właśnie znikł. Dobra, może prześpię się tutaj do rana w domku Salandira, ale chyba Salandir się nazywał. Ale on raczej nie będzie już korzystał z tej chatki, skoro od dwóch rozdziałów, w sumie teraz, no w sumie od dwóch rozdziałów, trzeci, czwarty, piąty, on nie pojawia się w mieście, tylko w klasztorze. Dobra, gdzie jest Fernando? Bo chyba on sprzedawał takie najróżniejsze, najróżniejsze, nie wiem, różności. On to chyba tak nazywał. To ty. Z czegoś? Nie wiem. Nie, to nie ty. Cholera. Teraz na takie głupoty tracę tylko czas. Stała się ona jego w nią część swej boskiej... Luteron się chyba nazywał. Nie mów, że to nieprawda. Dokładnie. Dobra, mamy to. Mamy tu jakieś pierścień mocy. To mnie nie obchodzi tak naprawdę. Ale sprzedajmy sobie 15 pucharów. 2 naszyjniki, 6 talerzy, 33 te. To sobie sprzedajmy. Skóry wargę. Dobra, to zaraz. Pęknięte misy, to krew, kości, te skóry zaraz posprzedamy, a czy topielców chyba nie możemy sprzedać. To też sprzedamy u niego, to też sprzedamy u niego, to też. Bryłki rudy, sprzedajmy, bo i tak się nie przyda patelnie. Może zostawmy żubaczki, sprzedajmy kwarcety, też możemy sprzedać runę, też możemy, piły też, łyżki też, sekstans, jeszcze jeden mowa, wow. Też. Widzicie, z tego się robi pieniądz, jak widzicie. Tutaj się nic nie marnuje w tej grze. Kamień ogniskujący nawet mamy jeden. Nie wiem skąd. Dobra, już też sprzedajmy, też. Tego nie sprzedajemy, bo to jest zbugowane, nie? Też. Młotek, 3 posążki i nosa. Dobra, i teraz możemy kupić troszeczkę tych mikstur. Myślę, że 20 mi starczy do końca gry spokojnie. A może nawet weźmy sobie 25. I to starczy mi do końca gry na pewno. Jestem tego w 100% pewien. To też sprzedajmy. Czy tutaj jest jeszcze coś ciekawego? No, amulet Franka też możemy od Bidy sprzedać. To też możemy sprzedać. To też sprzedajmy. Jednak się to nie przydało. Dobra, grzyby. Też jakieś sprzedajmy. Też sprzedajmy. Tutaj żarcie jakieś jest. Dobra. I teraz resztę wydamy na coś innego. Ten odcinek jest taki przygotowywalny. W sumie powinienem to robić pomiędzy odcinkami, ale... Ale już niech będzie. Myślałem, że właśnie zajmiemy się tymi orkami, ale widocznie nie mogę tego zrobić, albo po prostu spaliłem sprawę, albo po prostu nie jest to najzwyczajniej zadanie dla łowców smoków, tylko dla paladynów. Możliwe. Mam swoje zdanie na ten temat. No popatrz, już mi lepiej. No patrzcie, mamy ogólnie 25 tych, mamy łzy i nosa, których nie sprzedamy. Znaczy, nie, że nie sprzedamy. Możemy sprzedać za 10 sztuk złota, ale... Tak ważną rzecz, za takie złoto. Danos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Valorna nie możemy wziąć nawet. Tutaj jest jeszcze jedno zadanie, jakbyście chcieli zobaczyć. W sumie możemy je wykonać, bo jest troszeczkę zabawne. Możemy zabawne, no. Jest i tyle. Dobra, nie, najpierw zajmijmy się właśnie zakupem mikstur od Zulisa. Dobra. O, powinienem pełnię życia kupić, ale on nie ma. Dobra. Nieważne.
Wydaje mi się, że to tyle. Jakbym się jeszcze bardzo uparł, to mięsa mógł sprzedać. Usmażyć na przykład i sprzedać, ale dobra, już nie będę się w to bawił. Jesteśmy dosyć przygotowani jesteśmy na naszą wyprawę. Dobra, ja może się prześpię i pokażę wam jedno zadanie. Jest to zadanie, które chyba już zaczęliśmy bardzo dawno. Wydaje mi się, że nawet w pierwszym albo trzecim rozdziale jest to prawdopodobne. No zadanie z pierwszego rozdziału tak naprawdę. Jesteśmy w piątym, ale wiecie, zajmiemy się tym. Zrobiłem mały błąd. Znaczy mały, duży nawet. Północy. Jest to zadanie u Cardiffa. Czy Cardiffa? Czy tego drugiego? Tego w sumie tutaj obok w budynku. Nie wiem, jak on się nazywa. Można to było zrobić. Nie jestem pewien, czy to jest u Cardiffa. Nie, to nie jest u Cardiffa. Cardiffa jest w porcie. To jest jakaś inna. Na C chyba. Ma imię. Karagon, tak. I tutaj ma problem z Valentino, który ponoć nie zachowuje się tutaj zbyt... No proszę, co przyzwoicie. Czy nikt nie nauczył cię manier? To oburzające. Ciągle tylko ta paplanina. Nie powinieneś być teraz w pracy? Ale z drugiej strony, któż by tęsknił za takim śmieciem, co? Gdybyś miał tyle złota, co ja, też nie musiałbyś pracować. Ty jednak nigdy nie będziesz tak bogaty. Widzę, że czeka mnie z tobą dużo dobrej zabawy. Odłóż tę broń. Cholera. Sprytnie. Naprawdę musisz tutaj... spoko. Masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Dbaj o popularność, nigdy nic nikomu nie obiecuj, wiesz co dają i uważaj, by nie popaść w konflikt ze strażą. No i z zazdrosnymi mężami. Ci są najgorsi, mówię ci. Żadna wielka sprawa. Wygląda na to, że to ciebie należałoby nauczyć dobrych manier. Nic mnie to nie obchodzi. Możesz mi nawet dać wpysk. Jutro wstanę świeży jak skowronek. Ty zaś będziesz się włóczył z tą szpetną gębą po kres swych. Pytałem, kim jesteś? Jestem Valentino Przystojniak. Lekkoduch i bawidamek. Te wszystkie beztroskie, bogate kobiety wręcz się na mnie rzucają. Swoje kłopoty zachowaj dla siebie, mnie one nie interesują. Dobra, dam po prostu w ryj i tyle. Sprytnie. O, rany. Co tu chodzi? O bogowie! Brutal. Co, jakim cudem on wstał? Okej. No, ukradniemy go jeszcze. Nie będę już wykonywał tych zadań. Krwawe puchary, no za to nie jest zbyt dużo. No za krwawe puchary jest chyba 1000. Nawet ponad możliwe. Ale nie wydaje mi się, żeby to było fajne. Znaczy, żeby to było... warte mojego czasu. O, moja głowa! Chwila. Zostaw mnie w spokoju, bydlaku. Poczekaj tylko, aż Lord Andresio... A, dobra, idź. Z takimi jak ty nie chcę mieć nic, idź do Lorda Andre, póki... Nie, nie pójdę. Dobra, wiecie co? Ten odcinek był taki w sumie głównie przygotowywawczy. W następnym odcinku ruszamy na 100% na dwór Irdorad. To jest definitywne. Załatwię tutaj sprawę z Andre i widzimy się w następnym odcinku. Także ja już tutaj się nie będę odzywał i dziękuję wam za oglądanie. Bijatyka z motłochem w porcie to jedno, ale jeśli napadasz na obywateli albo żołnierzy... Tak, tak. Ile? 200? Nie mam tyle złota! A więc ostrzegam. O stary, ja nie mam tyle złota. Dobra, wiecie co? Możemy uciec nawet z tego miasta
nie płacąc. Dobra, więc dzięki za oglądanie, pozdrawiam was i wszystkich i cześć. A głowa! Chwila! Zostaw mnie w spokoju, bydlaku. Poczekaj tylko, aż Lord Andresio... A, dobra, idź. Z takimi jak ty nie chcę mieć nic. Idź do Lorda Andre, póki... Nie, nie pójdę. Dobra, wiecie co? Ten odcinek był taki w sumie głównie przygotowywawczy. W następnym odcinku ruszamy na 100% na dwór Irdorad. To jest definitywne. Załatwię tutaj sprawę z André i widzimy się w następnym odcinku. Także ja już tutaj się nie będę odzywał i dziękuję wam za oglądanie. Bijatyka z motłochem w porcie to jedno, ale jeśli napadasz na obywateli albo żołnierzy... Tak, tak. Ile? 200? Nie mam tyle złota! A więc ostrzegam. O stary, ja nie mam tyle złota. Dobra, wiecie co? Możemy uciec nawet z tego miasta nie płacąc. Dobra, więc dzięki za oglądanie, pozdrawiam was i wszystkich i cześć.